imieniu swoim, w imieniu wszystkich księży, w imieniu wszystkich chciałem serdecznie podziękować za tę serdeczność, otwartość. Po prostu za to, że pani dyrektor była. Bo w tym się tak naprawdę zawiera wszystko. Słowa tego nie wyrażą. I za to dziękujemy. Wiemy, że uświęcone tradycją miejsce zostało tam przez panią dyrektor zachowane. Wszystkim życzę pięknego czasu wakacji. Jeżeli są maturzyści razem z nami, za tydzień wyniki, no myślę, że jakoś przeżyjecie, jak nawet będziecie mieli nie 100, tylko 99%. Jakoś trzeba będzie mężnie przejść również przez to doświadczenie w wynikach. A tutaj obecnym i wszystkim pozostałym uczniom innych klas, które rozpoczynają za jakiś czas wakacje, po pięknych, sławetnych słowach pani dyrektor, życzę pięknego, bezpiecznego, dobrego i owocnego w dary miłości Boga czasu. Niech Pan Bóg błogosławi. Na pewno były to lata bardzo udane, wcale niełatwe, często wręcz trudne, ale potrafiliśmy je zespołem nauczycielskim, zespołem uczniowskim przezwyciężyć i myślę, że to wszystko działo się po to, żeby szkoła była coraz lepsza, żeby młodzieży dawać od siebie coraz więcej i tyleż samo otrzymywać. Atmosfera w szkole jest bardzo rodzinna. Panuje u nas przekonanie, że możemy zawsze na siebie liczyć, zawsze możemy na sobie polegać i nikt nie zostaje bez pomocy. Zawsze, kiedy potrzebujemy jej, jest osoba, która udzieli nam wsparcia, ale też to jest tak, że w naszej szkole możemy porozmawiać ze sobą na różne tematy, nie tylko związane ze szkołą, ale także naszym życiem codziennym, naszymi problemami, ale także możemy się dzielić ze sobą naszymi radościami. Wydaje mi się, że atmosfera w szkole opiera się głównie na tym, że wszyscy bardzo dobrze się znamy ze względu na niedużą liczbę osób w naszej szkole i dzięki temu naprawdę można się tutaj poczuć, że każdy zna swoje miejsce i każdy ma swój własny kąt i swoją grupę osób, na którą zawsze może liczyć.